Hej ho, witajcie w CIF 5, Rzym na maratonie. Jak widać, kolejne tury minęły, tury, których oczywiście nie pokazywałem i sporo rzeczy się tutaj podziało i teraz je pokażę. Natomiast zaczniemy oczywiście od ostrzelania tych barbów tutaj, bo przyszedłem zgładzić te obozowisko. Będzie Kasiora, będzie Złotko, misjonarz, kupiłem misjonarza, tak ustawiłem tutaj religię, żeby kupić. Kolejnego też oczywiście planuję kupić i szerzyć ten mój katolicyzm na świecie, bo już mam z niego, bo mam dziesięcinę, przypominam. Mam z niego 13 sztuk złota, z religii właśnie. I już część miast nawróciłem tak samoistnie, automatycznie, bo ten nacisk oczywiście fajnie działa i chciałbym teraz tym kolejnym też tak miasta nawrócić, żeby samo się to zgarnęło. Kuala Lumpur samo się zgarnie. To nie wiem. Heliopolis niedługo samo chyba. Chyba Kumae i Teby. Mam dwa razy mogę szerzyć. Tak zrobimy, tak zrobimy. Także ja tego pana wyślę o tutaj właśnie. Cztery turki. Trochę mało, trochę nie mało. A tutaj moje piękne jednostki. Zobaczcie, czy już mają podwójny atak, leczenie i zwiększony zasięg. Tutaj mi zasięgu brakuje, także w to tylko idę. O to mi chodzi, po to tak napierniczam. Potem te miasta sobie zdobędę. Te jednostki zresztą też są genialne. To ma leczenie podwójne, leczenie i medyka ma nawet. I ten ma podobnie. A tutaj moja pierwsza balista, o jak widać. To też kiedyś będzie balistą, ale na razie mnie na to nie stać, bo to drogie jak cholera. Patrzcie, jakie fajne. Patrzcie, jakie fajne. Oj, tutaj jeszcze też idzie ziomek. Powalczyć o z tymi tutaj. O, chyba mi zgarnie. Ale też wariat, też kozak. Miasto rosło, już tam ich ogarnąłem, no i wszędzie robię. O, zobaczcie, za chwilę wyrocznia tu będzie. A tutaj ciacham Stonehenge. Także będzie pięknie. No i wszędzie też robię te mennice i targowiska, tak jak widać. Najpierw to, bo z tego będę miał, gdzie się da oczywiście. Chociaż nie, tu nie mam srebra jeszcze taki, jako taki, a nie, no mam jedno. Także tutaj będę miał tak w wartościach bezwzględnych dwie sztuki złota. A tutaj jest jeden, a potem są procenty. Także dlatego w takiej kolejności. Najpierw to, potem to. Więcej na tym zarobię. Chociaż nie, nie zarobiłbym chyba więcej jeszcze. Zależy, ile miasto generuje złota i ile tych źródeł ma. Akurat w tym mieście to, bo ono ładnie tego złota ciapie. Także to targowisko, no da mi sporo złota. Sporo złota, bo to 15% czy 25%, bo już nie pamiętam. Zerknijmy, jak to wygląda. Także to wszystko trzeba samemu liczyć, żeby wiedzieć. 25%, no to w tym mieście się bardziej opłaci, ale w wielu moich miastach jest ten problem. Tu jest 6 złota, 25%, no to też tak by było 1,5. To lepiej to targowisko już zgarnąć. I jedną sztukę złota. To tutaj też tak można by się zastanowić, które będzie lepsze. Ale tu mam jedno to. Tu będzie dwa. Nie, tutaj tak zostawię. Ale już wszędzie robię te rzeczy, także mam nadzieję, że moje problemy z zadowoleniem, oj nie z zadowoleniem, ze złotem wreszcie się skończą. Bo chciałbym tę gierę tak doprowadzić do takiego stanu, z którego będę zadowolony, no bo w tym momencie no to jest dupa, jak jest minus 19. Prawda? Także to trzeba ogarnąć. No i tutaj, no i tutaj. Myślę, że tędy wejdziemy do epoki przemysłowej i zamkniemy wtedy tę gierę, bo tutaj mamy legiony, którymi chciałbym powalczyć. Tutaj mamy te łuki kompozytowe oczywiście. No i tu za chwilkę będzie pomnik, piramidy, które też być może zbuduję. No i kamieniołomy, a mam marmur, mam kamień, także fajnie będzie. To też chyba gdzieś zbuduję, to mauzoleum. Bo to też ciekawe może być, także taki śmieszny ten mod i ta gra, chociaż trochę szalona. Tutaj będzie darmowy ustrój, a to jest dobre, bo pomniki odkryję akurat i zgarnę sobie darmowe 4 pomniki w pierwszych 4 miastach. I będzie szybciej kulturka leciała i szybciej się kolejne ustroje odkrywały. I to jest piękne wszystko. Także lećmy dalej, lećmy dalej. Nie ma co już przedłużać. Ten wrócił z wyprawy wojennej na czerwonych oczywiście. Może być na złocie. Złoto oczywiście na minusie, także problemy wszędzie na świecie. Tutaj mnie atakuje, spoko. Doświadczenie będzie.
4 punkciorki. Może być. Może być i tak. Mieli się to dosyć długo wszystko. Także szaleństwo jakieś, jeśli chodzi o te partie, te giery. Kończy się oczywiście nam ta seria. Jest darmowy ostrój. Cudownie. Wyrocznia też jest o tyle fajna, że daje także kulturki, 3 naturę i punkty wielkich naukowców. I to jest też dobry cudak, który jednak rzadko mam okazję zbudować w normalnych grach, tak jak i tę wielką bibliotekę. No bo to są takie cuda, po które kompy zmierzają i o które się biją. Jak ja zwykle gram na bóstwie albo nieśmiertelnym, to nie ma bata, żebym kompy był w stanie wyprzedzić. No ale ta gra jest wyjątkowa, specyficzna i w ogóle dziwna, także sami wiecie, rozumiecie. I się podlecz. O, tylko ty mi tutaj nie zgarnij złotka, mój drogi. Z Katmandu? Nie, gdzie jest Katmandu? Boziu, gdzie to? A tu, o jejku, to gdzie ty się szwendasz, typie? Mamy 35. Uwaga, idziemy w to, darmowy budynek kulturalny, ciach, 43. No i dobrze. No całkiem sporo oczywiście. Zobaczmy jeszcze, jest za darmo, pięknie. Tam też będzie kulturka z tego cudaka. Także kurde, dobrze, no i w tych pierwszych 4 miastach mam tę kulturę, dobra, fajnie. Cudownie, idealnie, optymalnie. I te kamieniołomy, i ten marmur będę musiał obrobić. Idźmy, odkryjmy żelazo. Bo i tak nie będzie stać mnie na przezbrojenie na razie tych moich łuków. Tak zakładam. Trzeba to złoto najpierw ogarnąć i dopiero... No, odkryjemy sobie żelazo, zbudujemy kopalnię i na legiony będzie. I na legiony będzie. Heliopolis. A nie, bo to marionetka. To nie będę ich tego przyjmował. Nie warto. Bo i tak wygrywam... Miast mam dużo i te progi mam już na tyle zwiększone, że i tak narobiłem sobie problemów. Ale damy radę. Co ja jeszcze chciałem pokazać? Aha, wiem co chciałem powiedzieć. Mianowicie, że kończy nam się ta seria, także będzie kolejna oczywiście. Pewnie po jakiejś przerwie na Planetfall, podejrzewam. Age of Wonders, Planetfall. Jakoś tam będę chciał wcisnąć tę serię, ale pojawi się oczywiście film z ankietą. Z tym, że tak jak zwykle, nie wiem jakie dokładnie opcje do tej ankiety dać, także jak ktoś ma jakiś pomysł fajny, to niech pisze. To niech jak najbardziej pisze swoje propozycje. Aha, 100 to okej. Okay. To jest chyba Fata Morgana, tak podejrzewam. Także jak ktoś ma pomysł, to niech pisze swoje propozycje jak najbardziej. Tam widziałem, że już piszecie... Stan Atan na pewno pisał, pozdrawiam i dziękuję jak najbardziej, natomiast no, w tych ostatnich odcinkach zawsze zachęcam do tego, żeby te pomysły wypisywać, to ja wtedy mam je w miarę w jednym miejscu, no i mogę sobie wybrać, no bo to wiadomo, będę też musiał z tych wszystkich opcji przeprowadzić jakąś selekcję i wybrać tego ze 4 góra, Także zachęcam do pisania już właśnie pod tym odcinkiem, pod kolejnym i zobaczymy. Na pewno tam będzie jakaś taka zwykła giera. Zwykła, czyli bóstwo i myślę o Babilonie, bo Babilon to jest ostatnia cyfka, którą grałem, ale jeszcze nie skończyłem nimi gry żadnej. Chociaż mam takie do skończenia i wygrane już takie, dlatego nie chce mi się grać. Ale były chyba wszystkie na nieśmiertelnym, tak mi się wydaje. Ojejko, zobaczcie, ja mam 808. Ten ma 9, ona ma 9, a tak to 0, ale biedaki. Ten też jest wariat oczywiście, marsz ma, medyka ma, podwójną tarczę. Ojejko, co tu się dzieje? A, no, jakby mi tak wpadł, złoto zabrał, to było niefajnie. Idziemy, jeden do produkcji, cudownie. Aha, to już patrzyłem. Także myślę, że pojawi się ten Babilon na bóstwie. Taki dość standardowy pomysł na grę, ale myślę, że coś takiego musi być do wyboru. Ciągle myślę o tych modach dwóch. Jeden, który no oczywiście jest zrobiony na bazie Wiedźmina, a drugi na bazie Gry o Tron. I tam zagrałbym jakimś Redanią albo
Królestwem Północy z Gry o Tron. No nie wiem, tak coś kombinuję. No jeden albo drugi, raczej dwóch do wyboru nie dam. Chyba, żeby zrobić prawybory. No nie wiem, zobaczymy. Spróbujmy to ogarnąć, zobaczymy, co z tego będzie. Do domciu. Także Babilon na bóstwie myślę, że będzie. Wrzucę właśnie tego Wiedźmina albo Grę o Tron. Chociaż to już kiedyś było i nie cieszyło się popularnością. Także nie wiem, zobaczę. No i myślę też, no właśnie, jeszcze za dwie opcje. Także tutaj już sam sobie zdobędę to miasto. Także tutaj właśnie już proszę was o pomoc. Bo nie mam pewności, co tam do tej ankiety włożyć. No na pewno nie będę grał jakimś, za przeproszeniem, pojebem jak Stalin, Kim czy Hitler. No takie mody to odpadają zdecydowanie. No jakimiś takimi trudnymi do ustawienia też raczej nie, bo to ja zauważyłem, że jak gram na modzie, ludzie się pytają, jak to zrobić, zainstalować, no to im łatwiej to ogarnąć, tym chyba lepiej. I będzie katolicyzm cudownie, i będzie złotko. Także tam też bez przesadyzmu. Patrzyłem przed odcinkiem, nie ma nigdzie. Chociaż jeszcze zerknijmy, może się zmieniło zadanie jakieś. Bo tutaj przerzuciłem tę karawanę, bo zadanie właśnie było. Antwerpia, gdzie jest Antwerpia? Znajdź nam... A ty. To ty nie masz zasięgu stąd, z tych tebl? No ale to musiałbym do Memphis dać. Trochę bieda, ale tak zrobię. Okidoki. No to z takich zadań, które same się robią, mam te wpływy. O. Taki tam biedak, to go zdzielimy. Ale tu mam jeszcze tych. Tu też idź tędy. Panie kolego. Pójdziemy zgładzić tych wariatów. Także ta... Co? Znowu jakiś bugi. To pole ma 4-2, jak zbuduję kamieniołom, to nie wiadomo, czy zarobię na tym, czy nie. Tu się w ogóle pojawia jakiś... coś o szlakach handlowych? A tu o porcie? No zrypany jest ten mod niestety. No spróbujemy ten kamieniołom zbudować. Tutaj tak czy siak on się przyda, jeśli chcę zrobić to mauzoleum i zakład kamieniarski. Chociaż nie. A marmur? Tutaj marmur nie. Tu jest marmur. Ale tu innych kamieni nie ma. Dobra, zobaczymy jeszcze. Jeszcze się pomyśli. Także te dwie opcje, które wymieniłem, będą... Babilon i Wiedźmin albo Gra o Tron. No i jeszcze ze dwie by się przydały. Zrobię filmik, omówię te opcje właśnie w osobnym filmiku na nagraniu. No i będziemy wybierać, a w międzyczasie będzie toczyła się partia z Age of Wonders. Planetfall. Ja tam już pograłem troszeczkę, ale przed samym nagraniem siądę i będę tłukł o wiele więcej, bo tak wolę po prostu, żeby... Nie, ja to miałem w zasięgu, tylko to jest bieda straszna, no bo to miasto gówno zarabia, no ale dobra, zgarnę te punkty, te wpływy. To jest miasto kupieckie. To da mi te klejnoty, no niedługo będzie kolejna złota era, to też dobre, ale trochę bieda. Trochę bieda. I teraz idziemy tutaj. Idziemy tutaj i tu mamy... O, kolejnych mamy ziomków do bicia. To ty tędy, a ty tędy. O, taki silny nawet. Może nie być takie hop-siup. Ale zobaczymy. Kiedy będzie za 9 turek? Za 9 turek, tu za 10, o to akurat. To oby to się szybko przeklikało. Kurde, też bym rozwinął te religie, cholera jasna. Chociaż nie śpieszę mi się z tym, bo robię te szerzenia wiary, także i tak misjonarzy potrzebuję. To nie będę kupował jakichś tam budynków. Chociaż ukradną mi jej, będzie problem, bo tak może być.
Nie uciekniesz, bratku. A, już, dobra, poczuwaj. I zobaczmy. Aha, no akurat jestem na żelazie. I tu jest żelazo kolejne, ładne. O, silna jednostka, to ty tutaj podejdź, mój panie. I czekaj, ty tutaj, ten gdzie najpierw postrzela. Aha, i tu też mamy bardzo ładnie, pięknie nawet, bym powiedział. I tu też ok, bo Robolek sobie niedaleko pracuje. Jak skończy robotę idealnie, to tutaj przyjdziesz. Cudownie. No i tędy chcemy wejść dołem do epoki przemysłowej i skończyć grę, bo tutaj już bym musiał dużo tych technologii odkryć. 11, tu jest tylko 6, tu 7, ale tej tak dołu potrzebuję, bo legiony chcę. Tu najszybciej bym wszedł i skończył tę gierę, ale nie, ja potrzebuję tych legionów, no bo taki był plan. Także tędy będziemy szli i pójdziemy po te łuki. Jeszcze troszkę powojujemy oczywiście. Spichlerz. A, tu by się przydała lepsza produkcja na pewno. Marmur kamieniołom. Jeden kamieniołom. No, dwa nawet kiedyś. Ładnie bym te miasta rozwinął, ale tak wolno ten rozwój tutaj idzie. To by było piękne imperium, gdybym grał w niego. No jeszcze tak. No drugie tyle tur. Piękne imperium by to było. Posąg Zeusa, Petre to nie tutaj chciałem, ale ja nie wiem, czy ja dam radę porobić to wszystko. Dobra, zacznijmy, chociaż nie, dam targowisko. A jajku, także widzicie, mnóstwo rzeczy do roboty. Tylko czasu na to brakuje. Chociaż, jak widać, badania to już tak przyspieszyły pięknie, że ojojoj, tyle powiem. Po 13 turek, nie po kilkadziesiąt. Nie po kilkadziesiąt, tylko po kilkanaście. I to rozumiem, tak się bawić możemy. No także to będzie jeden z takich ostatnich, powiedzmy. Masz tu farmę. Co ty mi tu pokazujesz? To jest zbugowana, głupia gro. O, bardzo ładnie. 1, 2, 2, 1, 44. Dobra, tak ma być. Tak ma być, pan tutaj szczela. Tu mamy coś nowego, ale to daleko. Pan tutaj szczela, pan też tutaj szczela, pan tutaj atakuje, też dobrze. Ale to nie zabije jeszcze, ale dobijemy go tam. O, a tego to już chyba zdzielimy. Ubijemy, złotko kolejne będzie. O, też ładne miasto to Aszur. Mogłoby być kiedyś. Jakbym je tak rozwinął, tu krówki jeszcze w zasięgu przecież. Ten obsydian w zasięgu. Nie, to nie akurat. To złoto też nie. Ale to nie ja to miasto zakładałem. Ale nie, dobrze jest założone. To nie było tego widać na początku przecież. Ale spoko, ładnie to wygląda. Dobrze, lećmy dalej. Lećmy dalej, poklikajmy to szybko, czy w Tebach będzie katolicyzm? Będzie. Czyż to nie jest cudowne? I to się teraz rozprzestrzeni, mam nadzieję. Kuala Lumpur to już niedługo będzie wyznawało. Tutaj Heliopolis też się zgarnie, to też się zgarnie. Dobrze będzie. Pięknie będzie nawet. Biblioteki, targowiska się robią, mennice. 7 turek, poproszę, to jeszcze poproszę. To będzie kultura i ta wiara. Szybciej kolejnych będę miał. Bo żeby rozwinąć religię, potrzebuję proroka, prawda? No w tej części też rzadko te religie tak naprawdę zakładam. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Ale i tak w tej części jest lepiej zrobiona niż w CIF 6. A, dobra, do miasta z powrotem. Ojojoj, ty masz awazik taki galanty, tu też cię trzeba... Panie kolego, awansować. No i tutaj też mamy. Tutaj to mogę oczywiście wybrać i atakować. I też wolę to rozwiązanie niż w CIF 6 wybiorę awans. No i się ruszyć nie mogę, bo to punkty ruchu zabiera. Troszku niefajne. 16, 1 do produkcji, cudownie. Tobie też wybierzemy taki.
żelaza to by nam w tej grze nie brakowało z pewnością. Nawet na dłuższą metę. Kuala Lumpur. A tu jest jeszcze jedna sztuka. Nawet 6. I tu, no to na bogato, jak już odkryliśmy te wszystkie surowce, to widać, że ładnie to wygląda. Tu też miasto myślałem, czy by nie założyć właśnie. Bo taką dziurę mam, jak widać na minimapie. No, natomiast darujemy sobie 6 turek i będzie to. Bo coś chciałem jeszcze powiedzieć, zobaczyć. Punkty wielkich inżynierów i wiara 5. No, piękna sprawa. Moje, wszystko moje. Będzie kiedyś. Jeszcze to też odkryjemy. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. O, dobra, jak przyszła, to się zgodzimy. Bo tak to nie chciałem cię z nią pierniczyć. Czy on tu miasto założył? No tam, Baktra to jego. Szalony wariat. Aha, tutaj mamy dwa państwa miasta. Ej, urosły mu te miasta, jeśli chodzi właśnie o zasięg kulturowy, jak widać. Galancie. Galancie, panie kolego. Toś pan tutaj mnie zaskoczył. 18. No jak ta giera się będzie kończyć, to będę miał na plusie. Tak musi być, bankowo. Tutaj tak się ustawiłem oczywiście, żeby to doświadczenie wpadało od turkę. On jest na rozkazie lecz się. No i się leczy co turę. Co turę dostaje obrażenia i co turę się leczy. Także spoko. O, i tu jeszcze daj ta spokój. Ile tego wszystkiego? Ty to będziesz ciachał 11 tur jeszcze, panie kolego. A to ty idź. A nie, bo tego to miałem do teby wysłać. Ale nie, no tak, konie trzeba obrobić. Kurde. Dobra, to już tym pójdę do teby. No tutaj te kamieniołomy też trzeba. Kurcze, ile rzeczy do roboty, no. Ja skasowałem paru tych, kurde, wyrobników. Bo niestety nie było stać mnie na ich utrzymanie. A już na pewno nie było stać mnie na ich awansowanie, przezbrojenie, ulepszenie do robotników. Ojejku, także... Szkoda, bo by się przydali w większych ilościach. Te drogi też bym chętnie porobił tutaj wszędzie. No pięknie bym to imperium rozwinął, gdyby to nie był maraton. Tylko normalna giera, albo nawet epicka, to w tych ponad 500 turach, no to ja bym już imperium piękne zbudował i rozwinął. A tutaj to tak ciągle wygląda jeszcze jak w początkowym etapie gry, no. W sumie tak to wygląda. Bo takie plamki po całej mapie to są właśnie charakterystyczne dla tego pierwszego, początkowego etapu gry. No ten Rzym tutaj jeszcze wygląda jak... No jak z późniejszego etapu. Chociaż 5 ludków w mieście to też bieda. O, a gdzie wy jesteście? O, to może i tam do was przyjdę z moim misjonarzem. To są moje oddziały obrony terytorialnej. A tutaj jest regularne wojsko oczywiście. A tutaj gdzie? Aha, tutaj okej, to spoko. Przyszedł 16, ładnie. 7 turek, zobaczymy ile upgrade będzie kosztował. Na tym maratonie i na tym modzie. Dymaj się. Bez przesady, moja droga. Jakbyś zaproponowała uczciwy układ, a nie jakieś tutaj roszczeniowe postawy reprezentujesz. Kurde. Czy to nawet żądanie było? To jeszcze gorzej. Dalej tam pójdę pierniczyć. Chociaż nie, Kartagina musi umrzeć. Odwal się. Sam sobie ją wezmę, tylko tam zbuduj jakieś budyneczki, rozwiń jeszcze ludków. I wiesz, ja sobie tam zgarnę.
Jaki ty masz w ogóle zasięg? Jak ty walisz? Na dwa? Czy na jeden? Boże, jak ja dawno... Wiecie, że Rzym... To była pierwsza cifka, jaką grałem po zakupie tej gry. To się udało. Jara 5, pięknie. Bo w demie grało się Egiptem. I jak kupiłem pełną wersję, to grałem Rzymem, bo mi się podobał... ta cecha Rzymu mi się podobała, że jak zbuduję coś w stołecznym mieście, to potem w innych buduję to szybciej. I od tamtej pory, czyli z 10 lat temu, już tym Rzymem nie grałem. Chyba, że w jakimś scenariuszu może. Tak, w scenariuszu Upadek Rzymu grałem Rzymem chyba. Ale to w normalnej grze nie grałem. No, także... Także balist i legionów pod swoimi rozkazami to nie miałem. Nie no, przesadziłem z tymi. W którym roku ta giera wyszła? 2009-10? Nie no, to 8 lat. Nie będzie, że 8. Także ciekawie, 8-9. O, jest to wasik. Czyż to nie piękne? Ja mu chciałem dać medyka, to będzie armia medyków. I teraz tego byście walili, bo z tego będzie balista kiedyś piękna. Bo ten już ma... A teraz to już, kurde, każdy ma wszystko. A jakby ten biedniej. Aha, aha. A co ty tu masz? Aha, bo jest ufortyfikowany już, dobra. Ciachnij się tutaj. Ciachnij się tutaj. Aha. Dobra, tam spadaj. Drogą mam ich połączyć. No, chciałbym, ale nie mam robotników wolnych. Także przykro mi. Moi przyjaciele. Targowisko zbudowałem. Mam minus 8, widzicie? To już niedługo to ogarniemy. Już niedługo to złotko ogarniemy, mordejerza nietoperza, i będziemy cuda świata ciachać. Najpierw piramidy sobie machnę. Pod piramidy w Rzymie oczywiście, a potem piramidy to by w Tebach można było machnąć, ale to musiałbym to miasto przejąć. Ile ja taki sąd będę robił? Ruski rok. Pewnie. O, i tutaj też mam ziomka, czyli jeszcze kakałko sobie obrobimy. Też pięknie będzie. Tu nie będziemy chyba niczego wysyłali, tak mi się wydaje. 7, 24, 21. No tu też robotnik się przydał. A już 3-2, ale było 4-2. Czyli jak on to zrobi, to dalej będzie 4-2 pewnie. Czyli to się w ogóle nie opłaci, ta naprawa. Chyba, że w kontekście tego zakładu kamieniarskiego. No, ale nie wiem, czy to dobry biznes. Zrypał gościu tego moda. To też stan Atan właśnie. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Tak. Dobrze, już jestem pewien, że dobrze pamiętam. Pisał, że naprawia tego moda. Czyli grzebie tam w tych plikach, zmienia te wartości, trochę tam testuje. Jak będzie gotowy, to pewnie jakoś udostępni. Także jak ktoś szuka tego moda tylko naprawionego, to niech poczeka na efekt pracy stana Atana. Szkoda, że się wcześniej za to nie wziął, że tak bezczelnie powiem, to byśmy na takim zagrali już zrobionym. Ale to już nie będę grał przecież, wiadomo, kolejnej takiej samej partii. No ale jak ktoś ma ochotę, to ja to jakoś, mam nadzieję, będę w stanie zareklamować. Nie wiem, czy to dobre słowo. Nie wiem, jak właśnie stan to będzie chciał udostępnić. To też dobrze by było, jakby autor tego moda jakoś tam na Steamie w swoim warsztacie podpiął tego ulepszonego, naprawionego. Ale to trudno powiedzieć, jak to tam z człowiekiem się takim można dogadać. No i mają te reformacje. Ale to się prorokiem robiło. Pewno? Nie chcę mi się tego czytać. Dobra, tam. Niedługo będę miał... Ojejku, to prorok to i tak 1500. Ale nie, reformację to ja tu bym musiał wziąć. O. A już nie pamiętam, nie będę tego szukał. Dobra, ja sobie
tradycje rozwinę. A tutaj już niedługo, szanowni państwo, już bardzo niedługo zasięg zwiększony będzie i z tego pola będę walił Hippo Regius. I to będzie takie piękne. Takie piękne to będzie. A idźmy już po te legiony na pewno. Nie, tutaj najpierw. Bo to szlak handlowy będzie. A szlak handlowy to złoto. Minus 9. Prawie zrobione. Prawie zrobione. Powiększyła się jak batana, marionetka. Czyli bieda. Czyli nie będziemy kombinowali z nią niczego. To niech będzie tak jak jest. Cofa. Nieistotne w ogóle. Ulepszenie kosztuje. Ulepszenie kosztuje, ale to już poczekam też na legiony i dopiero będę atakował. Czyli teraz ja sobie znowu sam w ciszy poklikam i zobaczymy się, jak będę miał legiony i będę atakował te miasta. 220, panie. 220. Aha. Ojejku. Strasznie dużo tego złota, daj ta spokój, te legiony też pewnie. Na maratonie po prostu gra zakłada, że więcej złota zarobimy przez te długie, długie tury i więcej go mieć będziemy i dlatego te awanse są droższe, a im wyższy poziom, tym są bardziej drogie. Także jak to złączymy, no to sens to ma, ale biorąc pod uwagę, jak ten mod jest zrobiony, no to nie ma niestety. To muszę dużo pieniążków zarobić. Żeby to kurde przezbroić. Ojejku, mam 4. Nie, 3 mam jednostki. 660 zł. No to niby niedużo, no nawet mam tyle. No szybko. Ojejku, miałem tego nie robić, jak się tura mieli. A tutaj się jeszcze ta tura jakoś tak strasznie źle mieli. Cukier. Arpinium ma marmur. To jest piękne. Jak to w ogóle działa? Ale to w tym mieście akurat. No to troszkę smutne. Generalnie kiedyś, na początku, no, tak było, że niektóre cuda świata wymagały określonego surowca. Na przykład wieża Eiffla wymagała marmuru, z tego co pamiętam. Głupie to było, ale tak kiedyś było. O ile niczego nie pomieszałem. Mógłbym ten kamieniałom tu machnąć, ale nie, wolę teby obrobić, bo może te teby przyjmę do siebie. I dobra, tyle w tym odcinku w takim razie. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie, ho.